Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Konkretnie o marketingu. Nagrywam ten odcinek we wtorek i no w samym fakcie, że jest to wtorek, nie ma nic wyjątkowego, natomiast ten konkretny wtorek to w moim przypadku tak zwany Content Day. Od jakiegoś czasu, nazwa brzmi dumnie, prawdaż, z angielska tak nowocześnie, wybieram sobie jeden dzień w tygodniu lub raz na dwa tygodnie i ten dzień staje się moim dniem tworzenia treści. Tego dnia planuję newslettery, które staram się wysyłać na bieżąco, przygotowuję nowe wpisy na blogu, czasami siadam do kręcenia wideo, tworzę nowe lekcje dla kursantów bądź zamknięte lekcje na platformę dla uczestników szkoleń oraz nagrywam ten podcast. Pod koniec takiego dnia, nie będę ukrywał, jestem warzywem, bo no każdy z Was, kto tworzy treści, wie, że nie jest to szczególnie łatwe. Natomiast takie nagromadzenie zadań jednego dnia sprawia, że dużo szybciej i efektywniej jestem w stanie tworzyć treści na wszystkie swoje kanały, które następnie dzięki wsparciu mojego dzielnego zespołu, którego z tego miejsca pozdrawiam, mogą być dystrybuowane w poszczególnych miejscach. A w dzisiejszym odcinku, który myślę będzie trochę krótszy od ostatnich wywiadów i dłuższych wywodów, będę chciał opowiedzieć o dwóch rodzajach problemów, z którymi możesz się zetknąć i prawdopodobnie stykasz się na co dzień w swojej pracy. Zaczynajmy! Praktycznie każde szkolenie zaczynam od określenia oczekiwań, jakie z mojej perspektywy uczestnicy tego szkolenia mogą mieć po całym dniu spędzonym nad reklamą na Facebooku. I w ramach takiego swojego trenerskiego expose zawsze mówię o tym, że będziemy się dzisiaj na sali mierzyć z dwoma rodzajami problemów. I to są te dwa rodzaje problemów, którym chciałem poświęcić dzisiejszy odcinek podcastu. Co to za rodzaje problemów? Są to problemy algorytmiczne i problemy strategiczne. O co chodzi i czemu ten podział jest w zasadzie taki ważny? Z mojej perspektywy problemy algorytmiczne to są wszystkie rzeczy, które są powiązane z szeroko pojętymi technikaliami. Przykładowo niuanse techniczne. Coś nie działa, konto się blokuje, na fanpage'u nie ma jakiejś funkcji i tym podobne. To jest oczywiście problem wynikający z samej mechaniki działania portalu i z taką rzeczą najłatwiej sobie poradzić. Natomiast przez problem algorytmiczny przez większość czasu rozumiem po prostu wszystkie kwestie związane z ustawieniami reklam bezpośrednio w panelu reklamowym. Każdy z problemów to tak naprawdę pytania, które mogę usłyszeć i pytania, na które jestem w stanie mniej lub bardziej, szybciej bądź dłużej, wolniej odpowiedzieć. Przeważnie są to właśnie pytania dotyczące ustawień reklamy. Jak ustawić grupę docelową? Ile zainteresowań wybrać? Czy lepiej sprawdzi się grupa X czy Y? Czy powinienem korzystać z 3, 5, a może z jednej reklamy w zestawie reklam? Czy powinienem wydzielać do osobnych zestawów reklam każde umiejscowienie reklamy? Czy może zdać się na automat, który zrobi to za mnie? Tego typu problemy to są problemy natury algorytmicznej, a przynajmniej takimi się zdają, o czym jeszcze za chwilę. I na nie jest najłatwiej odpowiedzieć. Dlatego, że istnieje, umówmy się, jakiś szereg złotych praktyk, które mamy w firmie wypracowane, które ja wypracowałem jako szkoleniowiec, konsultant i praktyk przez tych kilka lat zajmowania się reklamami i działają one, myślę, spokojnie w 4 przypadkach na 5. Można spokojnie więc wówczas takiemu uczestnikowi szkolenia bądź samemu sobie takiej odpowiedzi udzielić i mieć przekonanie przynajmniej, że to powinno zadziałać. Przykład takiej rzeczy to na przykład wykluczenia. Wiecie, że jestem wielkim fanem wykluczeń i od wielu lat orędownikiem tego, żeby stosować je w kampaniach. Jest nawet osobny odcinek poświęcony temu tematowi. I przykładowo jedną z rzeczy, którą tam mówię, jest to, bo być może nie wszyscy słuchali starszych odcinków, że należy zawsze wykluczać z grup docelowych opartych na przykład o zainteresowania wszystkie grupy remarketingowe, na przykład osoby, które wchodziły w interakcję z Twoją stroną na Facebooku, z Twoim kontem na Instagramie, czy po prostu z witryną internetową. Dlaczego? Ponieważ przeważnie nie bierze się tego pod uwagę przy konfiguracji, no ale hej,
to też są osoby, które spełniają konkretne zainteresowania. I jeżeli nie powiemy systemowi, że ma takich osób nie używać w swoich kampaniach, to będzie ich używał. I będziemy wówczas kanibalizować sobie grupy odbiorców zbudowane w zupełnie innych kampaniach. A być może w swoich kampaniach remarketingowych mamy inne przekazy reklamowe. Przykładowo szczujemy kogoś lekko kodem rabatowym albo jakimś innym ciekawym rozwiązaniem. To są więc kwestie algorytmiczne. Z nimi poradzić sobie jest trochę łatwo i zazwyczaj śmieję się, że problemy algorytmiczne są jak zagadki. Wszystkie są proste, kiedy się zna rozwiązanie. Natomiast zarówno na sali szkoleniowej, jak i w mojej codziennej praktyce, czy codziennej praktyce na przykład twojej, zdecydowana większość problemów i problemy z mojej perspektywy dużo ważniejsze, to są tak zwane problemy strategiczne. Problemem strategicznym może być na przykład to, jakie korzyści z własnej oferty adresujemy i czy wybraliśmy te właściwe. Problemem natury strategicznej może być to, czy dobrze zrozumieliśmy obiekcje swoich klientów. Jeden z odcinków podcastu, krótki, ale uważam, że treściwy, poświęciłem właśnie temu, w jaki sposób dochodzić do tych prawdziwych obiekcji, jakie klienci mogą mieć względem naszej oferty. Przykład jakiegoś problemu strategicznego? Ludzie uważają, że nasza oferta nie jest dla nich i widzimy to z rozmowy. Co to może oznaczać? Że na przykład prawdopodobnie źle zdefiniowaliśmy swoją grupę docelową. Może segment rynku, który przyjęliśmy, jest za szeroki. Twierdzimy na przykład, że nasza firma kieruje swoje usługi do małych firm. Natomiast co to znaczy małe firmy? Z jakiej branży? Jaki problem mają do rozwiązania? Może być na przykład tak, że ludzie wchodzą na stronę, ale po rozmowach z potencjalnymi klientami czy tymi, którzy odpadli na etapie ofertowania, widzimy, że nie wierzą w skuteczność naszego rozwiązania. Potrzebujemy wówczas więcej case studies, dowodów słuszności, których używalibyśmy w komunikacji. Może ludzie uważają, że nie różnimy się od swojej konkurencji, co prawdopodobnie oznacza, że nie komunikujemy dobrze, co nas od niej odróżnia, albo atrybuty oferty, które my osobiście uznajemy za unikalne, wcale takie nie są. Może być też tak, najprostsza i najczęstsza odpowiedź, że ludzie nie rozumieją, co nasza firma robi. I tu może być cały szereg potencjalnych odpowiedzi. Źle komunikujemy swoją ofertę, a może adresujemy niewłaściwe problemy, bo nie do końca rozumiemy, co tak naprawdę boli naszych klientów, albo właśnie rzeczy, które uważamy za unikalne, jako nasze zadanie, rola dziejowa do spełnienia, wcale takie nie są. Jak widzisz, nawet po tej krótkiej wypowiedzi, próba rozstrzygnięcia, w jaki sposób działają problemy strategiczne, jest dużo trudniejsza i ta ścieżka jest dłuższa niż w przypadku problemów algorytmicznych. To samo w sobie nie jest problemem. Problemem jest coś zupełnie innego. Problemem jest, kiedy, uwaga, bo to będzie skomplikowane zdanie, kiedy problemy natury strategicznej próbujemy rozwiązać za pomocą rozwiązania właściwego dla problemu algorytmicznego. I gdybym miał wskazać jedną rzecz, która z mojej perspektywy najczęściej przyczynia się do tego, że czyjeś kampanie reklamowe w Google, na Facebooku czy gdziekolwiek indziej nie przynoszą zamierzonych efektów, to jest to właśnie to. Stosowanie rozwiązań algorytmicznych jako metody na rozwiązanie problemów strategicznych. Choćbyśmy nie wiem jak świetnie optymalizowali reklamy, dobierali ich ustawienia, czy znali wszystkie możliwe sztuczki techniczne, które pomagają lepiej dobierać grupy docelowe, to nie pokonamy w ten sposób czyichś wątpliwości natury strategicznej, czyli tego, czy dobrze dobraliśmy grupę, czy oferta jest zrozumiała na stronie internetowej albo gdziekolwiek indziej, albo czy adresujemy właściwe problemy bądź właściwy segment rynku. Kiedy więc następnym razem staniesz przed zadaniem optymalizacji reklam, to zwróć uwagę, że w samym tym zdaniu czy w samym tym zdefiniowaniu zadania jest ukryty pewien problem. Dlatego, że bardzo często, kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami, to mówią oni na przykład, moja reklama nie działa. I w tym zdaniu jest pewna presupozycja, że problem tkwi w reklamie. A tymczasem problem może tkwić w nie tyle w samej reklamie od strony technicznej, ale w samej komunikacji czy sposobie prezentowania naszej oferty. Pamiętaj więc, że istnieją dwa rodzaje problemów. Problemy natury strategicznej i problemy natury algorytmicznej. Każdy z nich rozwiązuje się nieco inaczej, ale bardzo często się ze sobą przecinają. Może być tak, że odpowiedź na pytanie, jakie zainteresowania wybrać, może być odpowiedzią natury algorytmicznej. Możemy mówić o tym, że zazwyczaj wybiera się 3 do 5 zainteresowań odpowiedniej szerokości, na przykład kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy wielkości odbiorców.
Natomiast może się również okazać, że odpowiedź na to pytanie będzie odpowiedzią natury strategicznej, bo dużo ludzi wychodzi z założenia, że system zainteresowań działa jak słowa kluczowe, więc o, mam sklep z kosmetykami, to od tej pory będę kierował swoją reklamę na osoby zainteresowane, uwaga, kosmetykami albo kosmetykami naturalnymi. A tymczasem możemy to kierować na przykład do wegan, do osób zainteresowanych pielęgnacją i jeszcze kilkoma innymi rzeczami czy innymi metodami kierowania, które wymyślimy czy które odkryjemy, kiedy zaczniemy się bardziej zastanawiać nad odbiorcą, a nie tylko nad tym, jak tutaj znaleźć odpowiednią odpowiedź algorytmiczną. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Czasami będę starał się nagrywać takie krótsze, które mają za zadanie podzielić się jakąś jedną myślą, mam nadzieję, że dla Ciebie inspirującą. Daj proszę znać, co sądzisz o tym formacie, a jeżeli podcast Ci się podoba, to oceń go proszę w swojej ulubionej aplikacji lub ewentualnie podaj dalej komuś, kto mógłby na jego wysłuchaniu skorzystać. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i cześć! Thank you.